Drodzy Państwo, niniejszy wykład rozpocznijmy od sprawdzenia poprawności następującego sylogizmu. Niektórzy uczeni są fanatykami jednej idei. Żaden mędrzec nie jest fanatykiem jednej idei. Zatem niektórzy uczeni nie są mędrcami. Pierwszy krok to zbudowanie schematów przesłanek i wniosku. Ponieważ podmiot wniosku to nazwa uczony, nazwę tę zastępujemy zmienną S. Orzecznik wniosku to nazwa mędrzec. Rezerwujemy na niej zmienną P. We wniosku nie ma nazwy fanatyk jednej idei, dlatego nazwę tę zastępujemy przy pomocy zmiennej M. Schemat całego sylogizmu przedstawia się następująco: S i M, P -e -m zatem SOP. Przejdźmy zatem do sprawdzenia poprawności trybu, na którym opiera się nasz sylogizm. Pierwsza przesłanka, S i -m, mówi nam, że w obszarze wspólnym zbiorów S i M muszą znajdować się jakieś elementy. Ponieważ obszar ten składa się z dwóch części, nie wiemy dokładnie, w której z nich coś, coś się znajduje. W takim przypadku, jak pamiętamy, w części te wpisujemy plusy warunkowe ze znakiem zapytania. Teraz możemy przejść do drugiej przesłanki sylogizmu, czyli PEM. Zdanie takie stwierdza, że część wspólna zbiorów P i M jest na pewno pusta. Powinniśmy więc zaczernić ją na diagramie. Część ta składa się z dwóch kawałków. Widzimy jednak, że w jednym z nich, tym położonym w samym środku diagramu, wpisaliśmy już wcześniej warunkowy plus. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Pamiętamy, że plus jest warunkowy, czyli nie mamy pewności, czy faktycznie coś znajduje się w części, w której został umieszczony. Z drugiej przesłanki natomiast dowiadujemy się, że w części tej na pewno nic nie ma. W takim przypadku, ta druga informacja, która jest pewna, musi oczywiście przeważyć. Zaczerniamy zatem obszar, o którym mowa, pomimo że znajdował się w nim wcześniej plus ze znakiem zapytania. To jednak jeszcze nie koniec wypełniania diagramu. Co dzieje się teraz z drugim plusem z pytajnikiem, który nam pozostał? Musimy pamiętać, że znaki zapytania przy plusach oznaczają, że wiemy, iż w obszarze, w którym te plusy są umieszczone, coś się znajduje, nie jesteśmy jednak pewni, w której części tego obszaru. Skoro teraz jeden z tych plusów zniknął, czyli okazało się, że w części, w której się on znajdował, jednak na pewno nic nie ma, to uzyskaliśmy pewność, że coś znajduje się w tej części, w której mamy drugiego plusa. A zatem możemy, a nawet powinniśmy, wymazać znajdujący się przy tym plusie znak zapytania. Mówiąc krótko, ponieważ jeden z niepewnych plusów zniknął, drugi stał się pewny. Dopiero w tym momencie możemy uznać diagram za ostatecznie wypełniony zgodnie z przesłankami. W związku z czym przechodzimy do sprawdzenia, czy diagram taki gwarantuje prawdziwość wniosku sylogizmu. Wniosek ten, czyli zdanie SOP, mówi że coś znajduje się w części zbioru S leżącej poza zbiorem P. Widzimy, że w jednym fragmencie tego obszaru jest znak plus, bez żadnego znaku zapytania. Plus ten świadczy o tym, że konkluzja sylogizmu musi być prawdziwa. Coś na pewno znajduje się w zbiorze S poza zbiorem P. Diagram, który stworzyliśmy, pokazuje, że gdy prawdziwe są przesłanki naszego sylogizmu, to i prawdziwy musi być jego wniosek. Mówiąc inaczej, nie jest możliwe, aby przesłanki tego sylogizmu były prawdziwe, a jego wniosek fałszywy. Sylogizm ten, podobnie jak każdy inny oparty na tym samym trybie, jest więc logicznie poprawny. Jego wniosek wynika z przesłanek. Z przykładu tego płynie ważna nauka. Gdy mamy do wpisania do diagramu dwa zdania, z których jedno jest zdaniem szczegółowym, które to zdanie zaznaczamy na diagramie przy pomocy warunkowych plusów, a drugie zdanie zdaniem ogólnym, które to zdanie pozwala nam zawsze z pewnością zaczernić jakiś obszar, to zawsze wygodniej jest zacząć od zdania ogólnego. Może się bowiem okazać, tak jak w poprzednim przykładzie, że po zaczernieniu obszaru, zgodnie z przesłanką ogólną, zostanie już tylko jedno miejsce na wpisanie plusa z przesłanki szczegółowej. W takim przypadku wpisujemy znak plusa oczywiście bez żadnego znaku zapytania. Unikamy dzięki temu niepotrzebnego zamieszania i kreślenia po diagramie. Podsumujmy zdobytą wiedzę. Gdy początkowo w jakimś miejscu na diagramie mamy dwa warunkowe, czyli ze znakami zapytania plusy, a następnie okaże się, że któryś z obszarów, w których taki plus się znajduje, jest na pewno pusty, to obszar ten zaczerniamy, a obecny w nim dotąd plus znika. Jednocześnie drugi warunkowy plus. Staje się w takim przypadku pewny, musimy wymazać towarzyszący mu znak zapytania. Aby uniknąć niepotrzebnego określenia po diagramie, wymazywania z niego znaków zapytania i tym podobne, wygodnie jest zacząć wypełnianie diagramu od wpisania do niego informacji pewnych, a te niesione są zawsze przez zdania ogólne. Każdy jest i żaden nie jest. Jeśli więc jedna przesłanka jest ogólna, a druga szczegółowa, Najlepiej jest rozpocząć wypełnianie diagramu od przesłanki ogólnej, niezależnie od tego, czy jest ona umieszczona w sylogizmie jako pierwsza, czy jako druga.